Michał, dwie wspaniałe dziewczyny w finale. Ale nie masz poczucia, że trochę zaskoczenie, bo wszyscy stawiali jednak na Anię, że jest czarnym koniem tej edycji. No i taka jest Polska i taka jest nasza piękna publiczność, że do końca nic nie wiadomo, więc zaskoczyli nas widzowie Polsatu, którzy tak zdecydowali. Było bardzo blisko, mi się wydaje. My, jurorzy, zdecydowaliśmy chyba lekko o losie tego, no bo za Anią troszeczkę byliśmy bardziej akurat dzisiaj. No ale publiczność, ona ma swoje serce, swoich ulubieńców i akurat głosowali na Agnieszkę. Gratulacje dla niej. Ale czy rzeczywiście bierzesz dziewczyny na turnę? O, to by było fajne, tak, bo akurat tak się przede wszystkim ja czekam na zaproszenie na ten koncert Ani Byczkonii jako numer, bo jeszcze nie dostałem zaproszenia, chciałbym zobaczyć, jak ona daje radę. Nie byłeś na koncercie Ani? Jeszcze nie byłem, także mam ochotę być i mam nadzieję, że będę zaproszony. A drugą sprawę, jak one tańczą w tak krótkim czasie w tym systemie proem, czyli w połączeniu zawodowca z amatorem, tak szybko robią postępy, bardzo miło by mi było, gdyby mogło być albo u mnie na imprezie w marcu w Hongkongu, albo może na Broadwayu w Nowym Jorku w kwietniu. Musimy porozmawiać.